Tak, to legendarny góral Marcin Oddańców. Zamknął oczy, wybałuszył, leci! Marcin Oddańców. Witajcie we Wiśle, w środku Europy. Posłuchajcie, ale my się doczekali giganta, patrzcie. Ale jest pieron, patrzcie. Jest gigancier, patrzcie, ale ich z Lausyckich. Ty jasny pieron, jak im nawpiernicą. I to patrzcie, no teraz można. Wazelina. Ale ich zlo. I to teraz się czasem żeście poklaskały trochę, bo już myślę, żeście się poobrozały jak poru działacy, że oj no drugi, oj no trzeci, oj mało, i mało. Mało, chłopocyna są nawalił połowę z tego, co 1500 naszych sportowców za 100 lat. Jest, jest gigancier, jest. Jest ważne, że nasz Adaś to jest jedyny, co miał szansę na olimpiadzie i się nie przewrócił. Daleko sukę ta ładniutko na tym wiosełecku. Szansę miała na finał, prowadziła, nie pamiętam, czy włoska, czy szwajcarka. Patrzy, gdzie nasa, nasa. No to i od brata go dom, a to nie musi być we finale, może będzie miała brąz. Szwajcarka patrzy, gdzie nasa, a nasa. Teraz ten, co był ten ze żoną, co chulo na lodzie. A jadą po medal, jadą po medal. I oci patrzę, wiecie ile mu program skrócony? Coś jest 20 sekund. I oci patrzę, w 6 sekundzie on. Poczepał się, coś jest pod koniec, swoją żoną rypnął o lód. Oj, jest po medalu, ten znowu ty na nartach miał szansę na medal. Kilka złomów w pierony jasne. To ty dobrze, że szaflary już nie robią, bo by było na nich. A tu patrzcie, jak ich zlał i drugi, trzeci. I to się nie ma co martwić, panie Adasiu, że nie ma złota. Nie wiecie o tym, że na olimpiadzie to najlepszy jest, że nigdy nie wygrał. I no zawsze jakiś cudok. Jest srebro, jest brąz, jest łokę. I patrzcie, cały świat pogłupiał, skąd się na zaraz wziął. Bo to wiecie, o co chodzi? O pieniądze za skokanie już były dawno podzielone na 20 roków. Niemcy, Austriaki, Fińczyki, Japończyki, o i Polak się pchą do pieniędzy. My są im tak potrzebne, a... I to patrzcie, jak to się nie mogły pogodzić, że to Polak. A on jak nie Polak, mało go do dużo robi. Jest pieron, jest, jest, jest. To jest wazelina, ale zasłużona. I to jest z działacą. Mało, mało srebro, mało brąz. Co było daleko szukać rok temu na czterech skocniach? Działacze myślały, że Polak nigdy nie wygrał czterech skocniach. To nie wygrał czterech skocniach. Opuści jego samego, jak dziecko na zimowisko. A działacze se piwik zańca na Krupówkach zakopane. Patrzą w telewizor, Matko Bosko, jak im na wpiernicą w Mitzpapertwirsien poprawił im Monsterstorfie na wpiernicą w Pittsburghu. Działacze go tak, ty, 1000 punktów przewagi, mo chyba wygro Syćko. No to co jechać do Austrii się pokazać? Żebyście widziały, jak działacze zapierniczały na noc bez cechy łosinobusami, zukami, dyskami. I to powiem wam, Wisluniuniek, Wisluniuniu, boście może nie by ku Ciesynom na granicy, 80 działacy pojechało ze żonami. Żonem Małysa se zapomniałem na przystanku PKS. Tak gnały pieronie. Powiem wam, jak gnały. Tak gnały, że taśmę z hymnem zapomniały. Jeszcze a propos
działacy puścili go samego na cztery skocznie z innym trenerem. Jeszcze na cztery skocznie się księgowo rypła, dała mu dwa banany i cybułki. Nie wiedziała chłopina, jak się tym rządzić. Bo z bananami mu trener powiedział po pół na skocznie. Z bułkami se troską może spozalec. W Niemczech se skonsumował po cypiąte i na ostatki, na Winsockowej, jedne bułka se schował, całe. Samo, ale całe. Polsko dieta. Ose w kąciku się od te bułkę se i odjadł. Jak to obociły te achoneny i te kasaje, dawaj na gwałt do swoich lodówów, buły z foliów, wywaliły kawiory i zinki. Powiem wam, podobno do dzisiaj całcówka światowo same bułki. A mały z dopiero teraz i synkę i kawiory. Się chłopina doczeka. Niech mo! Nic nie miał. Mięsko z teściową. Cierpi, niech mo! O daleko słuchać. Auta nie miał, dostał na cztery skocnie, chłopina nie przywiózł. Takie podobno cłomu dowalili, że za Audi cztery chcieli cztery Audi. Patrzcie, jak to państwo umiaru nie mają, pierony jasne. Bez rok stoł auto mały sa na skocni i to posłuchajcie, śniegu bez pół roku nie było. Organizatory sprzedawali bilety na te skocnie co dzień. Cała Europa przyjeżdżała oglądać. Pierwsze auto, co Polak nie zabrał. I to jeszcze swoje. Ha, czyj jasny pierw. Mo! Nie miał nic, niech mo! Cześć! Marcin Oddańców. Panie Marcinie, ma pan chwilę czasu? Mam. Posędziuje pan również ten konkurs nam? To, co tu mruca śpiewają? No ten właśnie. A posiedzę, nie mam co robić. To niech mo. Niech mo! Panie Krzysztofie, jaki był wynik, podajmy publiczności, ostatniego głosowania? 74,5 punkta miała pierwsza kapela DJ The Rock versus Max. Przed nami kolejny zespół. Dziś zagrają utwór pod tytułem Piosenka o Małyszu. Kapela z nad Baryczy. Do zaśpiewania tekstowo. Skaz ja gadam mały. Mocie 18 ode mnie. I za to, że końcówka była po góralsku, jeszcze 20 punktów daję teraz. 20 punktów od Marcina Oddańców.